Grafika wektorowa to rysunek stworzony za pomocą połączonych punktów. Linie łączące punkty mogą być zakrzywione. Stąd na ten rodzaj grafiki mówi się krzywe. Rysunek powstaje z nałożonych na siebie kształtów. Grafiki wykonane tą metodą są wszędzie. Przyciski na ekranach, loga, nadruki na koszulkach, projekty opakowań, schematy, ilustracje, reklamy i animacje takie jak ta. Nawet kroje pisma zostały zaprojektowane za pomocą krzywych. Programy do edycji wektorów to Adobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer oraz darmowy Inkscape. Ważną kwestią jest, czy gotowy rysunek zostanie utrwalony jako bitmapa, czy jako plik wektorowy. Bitmapa, nazywana też grafiką rastrową, przechowuje rysunek w postaci kolorowych punktów, pikseli. Podczas rozciągania bitmapy piksele stają się coraz większe. Dla odmiany, przed rozciągnięciem wektorów, komputer oblicza nowe położenie punktów, a potem rysuje wszystko od zera. Dzięki temu na powiększeniu nie widać pikseli. Dodatkowo, plik wektorowy przechowuje wszystkie figury, z jakich jest złożony rysunek. Dzięki temu łatwiej go przerobić. To są powody, dla których warto mieć kopię wektorowego rysunku zapisaną jako krzywe. Podsumowując, grafika wektorowa to rysunki stworzone z połączonych punktów. Grafikę wektorową wykorzystuje się wszędzie. Od literek na komputerze, po wielkie plakaty reklamowe. Aby nie stracić możliwości nieskończonego powiększania i łatwego nanoszenia zmian, rysunki stworzone za pomocą krzywych najlepiej przechowywać jako pliki wektorowe.